końcu obejrzałam 50 twarzy Greya, tak? Wiem, trochę po nie w czasie i powinnam o tym gadać już z miesiąc temu, ale... no czas, tak? Czas. Wiecie co myślę? Że chciałabym wrócić do lat 90. Kuźwa, jakie w latach 90. robili fajne filmy. Brakuje mi tego wyolbrzymiania wszystkiego, co było w latach 90. Mam wrażenie, że po samych filmach, po samych teledyskach i generalnie po popkulturze widać, że ludzie żyli. Dlaczego o tym mówię? Bo widząc film 50 twarzy Greya, kompletnie, ale to kompletnie nie czułam, że żyłam. Książka była szmirowata, nie ma co zaprzeczać. Tak, czytałam książkę. Tak, podniecałam się przy niej. Kuźwa mać, dorosła jestem. Czy mi się podobała? W pewnym sensie tak. Beznadziejne książki też mogą być ciekawe. Dla ludzi z wyobraźnią. Co do filmu. Beznadziejni aktorzy. Beznadziejny reżyser. Okej, ja uważam, że ten film był poprawny. Tak to ujmę. Nie odczuwałam w nim ani odrobiny pasji, takiej jak powinno być. O ile w książce czasami zdarzało mi się odczuć ten dreszcz podniecenia w momentach seksu pomiędzy tymi dwoma dziwadłami, o tyle w filmie ani krztyny. Ten film wyglądał tak, jakby scenarzysta wziął scenariusz i napisał: tu mówi Anna, tu mówi Krystian, tu mówi Anna, tu mówi Krystian, a później wzięli aktorów, wzięli kamerę i zaczęli odtwarzać wszystko po kolei, bez głębszego zastanowienia. Tu powiedziała Anna, tu powiedział Krystian. I wtedy wychodzi taka beznadziejna, beznamiętna rozmowa. Wszyscy aktorzy drewniaki, zwłaszcza główna para. Kompletne przeciwieństwo namiętnych kochanków, którzy nie mogą bez siebie żyć. Aktora grającego Krystiana znienawidziłam od samego początku, odkąd tylko zobaczyłam po raz pierwszy trailer tego feralnego filmu. Czy aktor to nie powinien być ktoś, kto ekspresyjnie wyraża osobę, którą gra? Bo twarz Krystiana wyglądała non stop tak. Anna, ale jesteś piękna. What you did to me? You don't miss much, do you? Let me show you how nice it was. A może byś się tak trochę uśmiechnął? Okej, postać Anny nie była lepsza, chociaż troszeczkę bardziej starała się wrzucić te emocje w tą graną przez siebie postać. No ale sorry. Oh my god, these are the first editions. You're a complete serial killer. Sorry bardzo, ja dzisiaj rano nie miałam głosu, a brzmię żywiej niż ona. Aktorzy muszą mówić, co się dzieje, bo inaczej tego nie widać. Przychodzi Anna po nocy z Krystianem. Wygląda... A jej przyjaciółka... Anna! Wyglądasz jakoś inaczej. Kupa, w którym miejscu ona wyglądała inaczej? Powiedzcie mi. Kurde, gdybym to ja była scenarzystą w tym filmie, robiłabym tyle zbliżeń, wiecie, takich wskazujących na napięcie danej chwili, tak? Dotyk ręki, oczy, usta. Sam aktor, tak, musi wyglądać tak, jakby go coś podniecało, jakby coś się faktycznie działo. Tam nie było nic takiego. Muzyka w tym filmie kompletnie mnie nie porwała. W ogóle nie oddawała akcji, która się tam dzieje. Ledwo gdzieś tam burczała se w tle. Ledwo dało się wychwycić momenty kulminacyjne. Nie było żadnego takiego wyostrzenia tych momentów, tylko po prostu akcja za akcją, scena za sceną, dialog za dialogiem. Czy tak wygląda film? Pełen pasji i namiętności? Boże, i pomyśleć, że tyle ludzi na to się do kina zwaliło. I nawet chodziły słuchy, że ludzie się masturbowali na tym w kinie. Pracownik jednego kina podobno znalazł opakowanie po popcornie z dziurą na dnie. Jak niewyżyty seksualnie musiał być ktoś, kto przy takim filmie się musiał masturbować w kinie? No kurna, dlaczego tu się masturbować? Do gadania, do jęczenia, do jakiegoś takiego dziwnego, zaczynającego się związku, że ona nie wie, czego chce i on nie wie, czego chce, chociaż on wie, czego chce, bo w sumie on ją prosi, żeby ona się zgodziła, ale ona bawi się nim i co tu jest takiego podniecającego, ja nie wiem. Zalecam przeczytać recenzję tego filmu, tak? Na dole macie link, naprawdę. Ja się tak uśmiałam przy tej recenzji. No to generalnie moja ocena. Książka taka sobie, historia taka sobie, wykonanie filmu, scenarzyści i cała ekipa, która to robiła, do dupy! W książce w sumie też nie było takich jakichś większych momentów. Największym momentem chyba, jaki stał się w ogóle w całej historii, jest to, że Anna, wiecie, na końcu pierwszej części tego Krystiana porzuciła i koniec. A reszta to już poszło z górki. Sorry za spoilery. Ale chyba wszyscy już czytali tą książkę i wszyscy film widzieli, więc nie stracą zbyt wiele.